Taczak, Dowbor Muśnicki, Ostrolog Gorzeński. Długo można by wymieniać wybitne postacie związane z jedynym zwycięskim zrywem niepodległościowym w dziejach Polski. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Około godziny 17 przed prezydium policji padły pierwsze strzały. Dzisiaj po południu, na krótko przed czwartą, nadciągały do miasta z Koszar na Jeżycach oddziały uzbrojonych żołnierzy niemieckich z 6. Pułku Grenadierów w liczbie około 200 z oficerem na czele. Śpiewając niemieckie pieśni, targnęli do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zrywając tam przez sztandary angielskie, amerykańskie i francuskie. W dalszym pochodzie czynili to samo. Dlaczego powstanie wielkopolskie jest tak szczególne? Ponieważ zadecydowało o przynależności Wielkopolski do państwa polskiego. My, Polacy, zamieszkali na ziemi jarocińskiej, oświadczamy, że czujemy się Polakami do szpiku kości. Takie słowa mógłby wypowiedzieć każdy powstaniec, ale nie każdy byłby w stanie udowodnić swoją miłość do ziemi ojczystej. Pośród historii schowanych w życiorysach warto podzielić się tą jedną szczególną, zwłaszcza, że mowa tutaj o pierwszym poległym powstańcu jarocińskim – Feliksie Łabęckim. Feliks Łabęcki urodził się 17 listopada 1888 roku w Siedleminie. Był synem Jana i Urszuli z domu Maciaszczyk. Od początku związany był z rolnictwem, gdyż przez kilka lat pracował u ojca na gospodarstwie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w wieku 16 lat wyjechał do Westfalii w poszukiwaniu pracy. Znalazł tam zatrudnienie jako górnik w kopalni Essen. 2 lata później udał się do siostry mieszkającej z mężem w niemieckim Bochum. Życie Feliksa Łabęckiego wiązało się z wieloma podróżami. Zawsze chętnie wyjeżdżał, ale i wracał w rodzinne strony. Rodzinnych dowiadujemy się, że powstaniec interesował się wojskiem, bronią i zawsze pragnął uczestniczyć w jakiejkolwiek bitwie w obronie swego kraju. W 1914 roku Łabęcki został zmobilizowany do wojska niemieckiego i wysłany na front zachodni. Do rodzinnej wioski powrócił już 4 lata później w stopniu kaprala. We wrześniu przyjechał na urlop i już nigdy nie wrócił do niemieckiej służby wojskowej. W Siedleminie mógł odpocząć i zastanowić się nad własnym życiem. Choć zawsze wiedział, że Polska go potrzebuje, nigdy nie dał po sobie poznać, że rozłąka z rodziną to wielkie cierpienie i ból. Czynił tak, ponieważ zawsze wykazywał się ogromnym męstwem i honorem. Jarocin. To miasto brzmi i brzmiało kiedyś. To tutaj narodził się festiwal rockowy, który choć mniej zbuntowany niż w latach 80. kroczy dziś, jak na ponad 40-latka przystało, dostojnym krokiem. Ale przesuńmy się w czasie do roku 1919, kiedy to Zbigniew Ostrolog Gorzeński został przywódcą jarocińskiej kompanii. Jarocińska kompania, zwana Latającą, narodziła wielu bohaterów, w tym jego, Feliksa Łabęckiego. W pierwszej połowie grudnia 1918 roku Feliks Łabęcki wstąpił do polskiego oddziału zbrojnego, z którym pełnił straż graniczną nad Prostą w rejonie Robakowa. Z kolei 15 grudnia wstąpił do tworzącego się w Jarocinie oddziału polskiego pod komendą Zbigniewa Ostrolog-Gorzeńskiego. W związku z utworzeniem okręgów wojskowych przez Naczelne Dowództwo Powstania major Stanisław Taczek mianował Gorzeńskiego dowódcą 4 Okręgu Wojskowego z siedzibą w Jarocinie, gdzie objął dowództwo frontu południowego. Świat to teatr. Aktorami ludzie. Łabęcki miał przecież niespełna 31 lat, kiedy
kiedy los postawił na jego drodze jarocińską kompanię. Mógł na zawsze zrezygnować ze służby wojskowej i wrócić do rodzinnego Siedlemina. Jednak postąpił inaczej. Z honorem i pieśnią na ustach postanowił bronić swoich rodaków i ziemi, z którą łączyło go wszystko. Wyjechał na dobre. Nic nie wskazywało, że to jego ostatnia podróż. Stycznia 1919 roku wraz z liczącą 160 powstańców kompanią jarocińską został przerzucony na front północny w okolice Nakła. W nocnym ataku na ulicy w pobliżu rynku w Mroczy, wydając rozkazy, został śmiertelnie postrzelony. Strzał padł z okna budynku mieszkalnego. Powstańcy po zajęciu miasta odnaleźli zabójcę Feliksa Łabęckiego. Okazał się nim zwykły niemiecki listonosz. Feliks Łabęcki był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem. Miał przed sobą wiele perspektyw. Mógł spokojnie żyć w rodzinnym Siedleminie. Niestety, Bóg chciał inaczej. Trzeba pamiętać, że powstanie wielkopolskie i związane z nim wartości były, są i będą częścią naszej tożsamości narodowej. I to powinno być ideą przewodnią tegorocznego roku, ustanowionego Rokiem Powstańców Wielkopolskich. Po powiadomieniu rodziny o śmierci Feliksa, jego brat Jan uzyskał przepustkę wojskową i udał się pod wodą konną do Mroczy po trumnę z poległym bratem. Po powrocie do Siedlemina przed pogrzebem bratanica Anna Łabęcka obmyła ciało powstańca i wyczyściła mundur. Z opowieści rodzinnych wiadomo, że powstaniec został pochowany w cynkowej trumnie w mundurze powstańca i z bronią, którą walczył, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości. Drugi uroczysty pogrzeb Feliksa odbył się w 1930 roku na nowym cmentarzu w Siedleminie. Jednak pamięć o nim przetrwała zarówno w miejscach, gdzie walczył i zginął, jak i w rodzinnych stronach. Imię Feliksa Łabęckiego nosi ulica w Mroczy, a w narożniku domu, gdzie zginął, odsłonięto pamiątkową tablicę. Jego imię nosi też drużyna harcerska w Mroczy. 28 września 1930 roku na grobie Łabęckiego w Siedleminie z honorami wojskowymi odsłonięto pomnik ufundowany przez byłych powstańców. W okresie okupacji rodzina przechowywała pamiątkową tablicę, która po wojnie została umieszczona na odnowionym pomniku. Legenda rodzinna głosi, że we wrześniu 1939 roku, już po wybuchu wojny, pewnej nocy brat Feliksa z synami usunął z cmentarza pomnik i wykopali trumnę, którą później ukryli w stodole. Na cmentarzu umieścili całkiem inny grób. Rok po wojnie ponownie postawili pomnik w tym samym miejscu. Historycy, publicyści i politycy jak zawsze będą z różnych punktów widzenia oceniać powstanie wielkopolskie, porównywać jego zasięg, liczbę uczestników i ofiar z innymi zrywami niepodległościowymi. Nikt jednak nie może podważyć wielkiego zwycięstwa, patriotyzmu i ofiarności powstańców oraz dobrej organizacji działań. Cześć ich pamięci! Już. Czekaj, ja się przeskupiłam. Tu jesteśmy.